Szanowni Państwo, dzisiaj Sejm podjął decyzję, zresztą prawie że jednogłośnie, bo chyba przy jednym wstrzymującym się i dwóch przeciwnych głosach, także 411 głosów było za, o utworzeniu kolejnej, trzeciej już komisji śledczej w tej kadencji Sejmu do zbadania sprawy prywatyzacji PZU, właściwie kulis tej prywatyzacji PZU w związku z protestem, jaki w tej sprawie złożyło konsorcjum Eureko, które miało tam przyobiecaną sprzedaż pakietu większościowego, umożliwiającego przejęcie kontroli nad Państwowym Zakładem Ubezpieczeń. Zanim doszło do utworzenia komisji, właściwie takim impulsem do utworzenia tej komisji, były publikacje dziennikarzy śledczych, jakie ukazywały się w rozmaitych pismach i ostatnio taka najbardziej bulwersująca publikacja dziennikarza śledczego Rzeczypospolitej, który dotarł do zeznań pana Talone, to jest pan Talone, który złożył te zeznania przed arbitrażem londyńskim, gdzie tam spór z rządem polskim Eureko toczy. Charakterystyczne jest nie tyle to, co pan Talone powiedział i co dziennikarz śledczy bardzo spostrzegawczy zresztą wywęszył, ale to, czego ani pan Talone nie powiedział, ani też dziennikarz śledczy, mimo że bardzo spostrzegawczy, nie wywęszył. A jak nawet wywęszył, to nie powiedział. Wiedział, a nie powiedział. Otóż zaskakująca jest nieobecność w tych wszystkich materiałach i staranne pomijanie dwóch nazwisk w tej sprawie, mianowicie nazwiska pani Alicji Kornasiewicz i nazwiska pana Marka Kaszy, czy Mirosława Kaszy, przepraszam, Mirosława Kaszy. Więc króciutko, żeby być może, że Państwo już nie pamiętają, o kogo chodzi, chociaż byłoby to nie taktem, zważywszy, jakie to są osoby. Pani Alicja Kornasiewicz najpierw była działaczką ZSL-u, w takim charakterze była posłanką w pierwszej kadencji Sejmu. No i tam się zaprzyjaźniła z działaczami Unii Demokratycznej i przeszła pod skrzydła Unii Wolności, stając się no, taką bardzo zaufaną osobą samego przewodniczącego Leszka Balcerowicza. I z racji tego zaufania została w rządzie koalicyjnym Akcji Wyborczej Solidarność Unii Wolności wiceministrem Skarbu Państwa. Ministrem był Emil Wąsacz, dawny działacz Solidarności w Hucie Katowice. Jako działacz Solidarności wygryzł tamtejszego dyrektora Komucha, zresztą straszliwego, po czym został prezesem zarządu już po skomercjalizowaniu tej firmy. No a pan Mirosław Kasza przy prezesie Wąsaczu został przewodniczącym Solidarności w kombinacie Huta Katowice i potem już rósł razem z krajem, kiedy AWS objęła władzę, to stał się takim nieformalnym oczywiście, bo AWS nie miała żadnego skarbnika, no niemniej jednak skarbnikiem Akcji Wyborczej Solidarność. Ale wracając do pani Alicji Kornasiewicz, ona mówiła po polsku z angielskim trochę akcentem, co miało podkreślać jej przetarcie się w świecie, w sferach tam różnych londyńskich, bankowych. No i z racji tego, że była osobą zaufania samego wicepremiera Balcerowicza, to no, jej głos w sprawach, którymi zajmowało się Ministerstwo Skarbu Państwa, był bardziej ważki niż głos pana ministra Wąsacza. Mówiło się tam, że pan minister Wąsacz nie ośmieli się podjąć żadnej decyzji, która była sprzeczna z poglądami pani Alicji. Ale nawet gdyby tak nie było, gdyby pani Alicja była prostym wiceministrem przy ministrze Wąsaczu, to i tak jej nieobecność w zeznaniach Pantalone i w publikacjach dziennikarzy śledczych jest charakterystyczna choćby z tego powodu, że ona właśnie miała w ramach podziału zadań nadzorować prywatyzację Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. I nawet uczestniczyła w takim spotkaniu, które się odbyło w październiku 1999 roku, na którym to spotkaniu zapadła decyzja o
udzieleniu konsorcjum Eureko i Big Banku wyłączności na negocjacje w sprawie prywatyzacji PZU. Nawiasem mówiąc, pan Mirosław Kasza też w tym spotkaniu uczestniczył. O tyle jest to dziwne, że on nie pełnił żadnej funkcji państwowej, więc rozumiem, że jako skarbnik nieformalny tam uczestniczył, bo jedyną funkcją oficjalną, jaką pan Kasza pełnił, była funkcja członka Rady Nadzorczej Telewizji Familijnej, o której jeszcze usłyszymy zapewne w związku z działaniami Komisji Śledczej. Otóż, proszę Państwa, w październiku 1999 roku doszło do tej decyzji o udzieleniu konsorcjum Eureko wyłączności na negocjacje, a w listopadzie została podpisana umowa sprzedaży 30% akcji PZU. Dlaczego jednocześnie dawała ona konsorcjum Eureko prawo obsadzania połowy zarządu, to tego pani Alicja Kornasiewicz nie potrafiła wyjaśnić Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która podobno ją nawet ośmieliła się w tej sprawie indagować. Ale warto wyjaśnić, że Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej nie jest komisją śledczą w rozumieniu prawa, w związku z tym tam każdy świadek czy osoba wezwana na rozmowę, bo przecież nie na przesłuchanie, może sobie fantazjować do woli bez żadnych konsekwencji prawnych. Komisja śledcza ma tę zaletę, że no fantazjować do woli tam nie można, to znaczy można, ale oczywiście wtedy trzeba się liczyć z możliwością oskarżenia o fałszywe zeznania i ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi takiego oskarżenia. Otóż warto zadać sobie pytanie, co jest powodem nieobecności w zeznaniach Pantalone i w nieobecności w publikacjach dziennikarzy śledczych osób tak ważnych, i które tam niewątpliwie maczały nie tylko palce, ale w ogóle obydwie ręce aż po łokcie w sprawie prywatyzacji PZU. Natomiast mówi się tam o Kameli Sowińskiej, zresztą całkiem słusznie, owszem, jasne, Marianie Krzaklewskim, całkiem słusznie, owszem, jasne, i tak dalej, i tak dalej. Otóż wydaje mi się, proszę Państwa, że przyczyną tego są rozmowy, jakie się toczą w wielkim sekrecie między socjaldemokracją polską Marka Borowskiego a Unią Wolności. No i w tej sytuacji wyciąganie, że tak powiem, na widok publiczny pani Alicji Kornasiewicz mogłoby szalenie skomplikować te rozmowy. Rozmowy mają na celu utworzenie centrolewicowej partii bardzo europejskiej, można powiedzieć europejskiej aż do przesady, jeśli Państwo wiedzą, o co mi chodzi. Otóż nawet teraz już lepiej rozumiemy, dlaczego Kongres Sojuszu Lewicy Demokratycznej nawet w obliczu ryzyka związanego z wyrokiem sądu lustracyjnego, który miał za kilka dni zapaść, jednak zdecydował się na wybór Józefa Oleksego na przewodniczącego tej partii. Otóż dlatego się zdecydował aparat SLD-owski, czujny aparat SLD-owski, dlatego się zdecydował, ponieważ pan Krzysztof Janik, dotychczasowy przewodniczący, no ale taki przewodniczący przejściowy, chciał uzyskać legitymowanie go na kongresie po to, żeby wraz ze swoimi zwolennikami przejść do socjaldemokracji polskiej Marka Borowskiego i w ten sposób doprowadzić do ostatecznej likwidacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ze zwolennikami to jeszcze pół biedy, ale przede wszystkim z majątkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jaki Sojusz Lewicy Demokratycznej zgromadził i który kontroluje. Warto przypomnieć, że początki tego majątku sięgają jeszcze lat 40., kiedy Edmund Kwasek wyrywał ten majątek ludziom razem z paznokciami. Także jest co przekazywać, Państwo rozumiecie. I w związku z tym aparat SLD-owski zwietrzył niebezpieczeństwo i ryzykując nawet taki blamasz, jaki zresztą stał się udziałem SLD po wyroku sądu lustracyjnego, jednak Józefa Oleksego na przewodniczącego swojego wybrał, tym samym blokując panu Krzysztofowi Janikowi ten ruch. Krzysztof Janik dlatego między innymi z tej irytacji, właściwie z rozpędu już powołał tę frakcję, która podobno ma na za 3 miesiące
przeprowadzić kolejną próbę usunięcia Józefa Oleksego, tym razem z funkcji przewodniczącego partii. Zwróćcie Państwo uwagę, przypominam, że Józef Oleksy, który powiedział, że no ewentualnie pod pewnymi warunkami oczywiście gotów jest zrezygnować z funkcji marszałka Sejmu, to z funkcji przewodniczącego SLD nigdy. Wiadomo, marszałków Sejmu takich to trzech na kilo wchodzi, a majątek SLD to jest sprawa poważna. Są sprawy poważne i są sprawy niepoważne. I oczywiście funkcja marszałka Sejmu należy raczej do tych drugich niż do tych pierwszych, jak się Państwo domyślacie. Więc to jest ogromnie ciekawa sytuacja, ponieważ komisja śledcza, którą dzisiaj Sejm powołał, będzie pracowała no i w przededniu, i w czasie kampanii wyborczej, która oczywiście rozpoczyna się tak naprawdę wcześniej niż się rozpoczyna formalnie, i świadkowie będą przesłuchiwani i ich zeznania będą, że tak powiem, znane szerokiej publiczności i wysoce jest prawdopodobne, że no z racji tego, że tę prywatyzację przeprowadzała najpierw rząd koalicyjny AWSUW, a od czerwca 2000 roku, kiedy wicepremier Balcerowicz zerwał koalicję z AWS-em, już tylko rząd AWS-u pana charyzmatycznego premiera Buzka. W związku z tym no, może dojść do różnych takich zmian w rankingu popularności. SLD ma nadzieję, że się odkuje na tej komisji śledczej. Zresztą bardzo intensywnie zabiegała o to, żeby mieć przewagę, którą zresztą uzyskała. Także moce piekielne poruszone będą, dzięki czemu dowiemy się więcej jeszcze o funkcjonowaniu naszego państwa, niż dowiedzieliśmy się przy okazji Komisji Śledczej do spraw Orlenu. Proszę Państwa, po ogłoszeniu przez pana posła Giertycha zamiaru przedstawienia pod obrady Sejmu projektu ustawy, która by polegała na ujawnieniu wszystkich konfidentów służb bezpieczeństwa, w środowisku autorytetów moralnych zapanował niepokój graniczący z paniką. Wyrazem tej paniki było wczorajsze, to znaczy poniedziałkowe wystąpienie pana redaktora Krzysztofa Kozłowskiego, byłego ministra spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, kolegi Małgorzaty Niezabitowskiej z tego rządu i Krzysztofa Skubiszewskiego, którzy też tam byli ministrami, który powiedział, że skoro tak, skoro mamy ujawnić tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa, to musimy, domagam się konsekwencji, powiedział pan redaktor Kozłowski, żeby ujawnić również jawnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. No więc ten pomysł przyjęty został z pewnym osłupieniem przez pozostałych uczestników tej rozmowy, to znaczy przez panią Olejnik i przez pana prezesa Kieresa, prezesa IPN-u. Wreszcie pan Kieres z pewnym zaskoczeniem zwrócił uwagę panu Krzysztofowi Kozłowskiemu, że pomysł ujawnienia jawnych współpracowników jest niewykonalny, no bo jakże tu, co tu ujawniać, kiedy oni właśnie byli jawni. Pan Krzysztof Kozłowski najwyraźniej w tym ferworze nie zrozumiał, że tak powiem, pewnej zabawności swojego pomysłu i nadal się upierał, że domaga się konsekwencji. To jest ilustracja tej paniki, jaka zapanowała w środowisku autorytetów moralnych, zupełnie pozbawia ich jakiejś zdolności logicznego myślenia, na wieść, że taki projekt oto się szykuje, ale nie tylko, że zgłosi to Liga Polskich Rodzin, ale że poza Unią Pracy chyba, która akurat tutaj niewiele ma do powiedzenia, wszystkie inne kluby parlamentarne gotowe są ten pomysł z pewnymi zastrzeżeniami, co prawda, niemniej jednak poprze. Ale pan redaktor Kozłowski, który jak wiadomo był jednym z sygnatariuszy listu razem z panią Henelową i panem posłem Onyszkiewiczem do profesora Kieresa, żeby no, coś zrobił, nie bardzo wiadomo co, tylko żeby no, coś zrobił, prawda? To już też jest ilustracja tej paniki. Wszystkich jednak przelicytował jego ekscelencja, arcybiskup Życiński, który w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną określił ten projekt
Ligi Polskich Rodzin jako całkowicie nieodpowiedzialny albo coś w tym rodzaju. Nie sądzę, żeby go czytał. Zdaje się, że samą ideę ujawnienia wszystkich seksotów młodzieży, wyjaśniam, że słowo seksot, które brzmi bardzo nowocześnie, prawda, jest po prostu skrótem dwóch określeń z języka rosyjskiego zaczerpniętych, sekretny i satrudnik, czyli seksot, czyli tajny współpracownik inaczej. Więc jego ekscelencja na wieść o tym, że Liga Polskich Rodzin zamierza przeforsować w Sejmie projekt ustawy o ujawnieniu wszystkich seksotów, powiedział w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną, która oczywiście jest katolicka, to wiadomo, że to jest pośmiertne zwycięstwo UB. Nie wiem, dlaczego pośmiertne zwycięstwo UB, bo UB raczej zakładało, że tajni współpracownicy nigdy nie zostaną ujawnieni, więc jeśli już mają zostać ujawnieni, to jest to raczej klęska UB, natomiast jest to raczej zwycięstwo społeczeństwa, zwycięstwo prawdy. Ale widać, że ten książę Kościoła coraz bardziej prawdy się obawia i wolałby, żeby ją wieczysta noc powlekła, jakieś moce ciemności, żeby ją zaciągnęły nad nią żelazną kurtynę. Jest to bardzo zastanawiające, ponieważ zaangażowanie ekscelencji w tej sprawie, no jak gdyby dla postronnych obserwatorów, przekracza zwykłą miarę takiej emocjonalności. Musi być w tym coś zagadkowego, aż się boję domyślać, co to może być. W każdym razie zwracam na to uwagę, bo tu rzeczywiście jest jakaś już osobliwość dziwna. Zwłaszcza jak powiadam w sytuacji no, księcia Kościoła, który nawet w herbie swoim ma słowo o prawdzie, w duchu i w prawdzie, taką ma dewizę biskupią. Więc od tej prawdy zdaje się ekscelencja coraz bardziej nie tylko sam się oddala, ale chciałby nas też odciągnąć jak najdalej. No i w tym celu chyba powołał taką tajną komisję, nie wiem jak to załatwił z panem profesorem Kieresem, ale to już nie moja rzecz, która ma przez 4 lata badać dokumenty Służb Bezpieczeństwa dotyczące inwigilacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nie wiem dlaczego przez 4 lata, nie wiem co się ma stać w ciągu tych 4 lat, ale odnoszę, być może, że ekscelencja wie coś, czego my jeszcze nie wiemy i nie chce nam powiedzieć, ale odnoszę wrażenie, że jest to po prostu taka próba zablokowania osobom trzecim dostępu do tych dokumentów przez 4 lata, przynajmniej przez 4 lata. Otóż mam nadzieję, że Instytut Pamięci Narodowej, zarówno oddział w Lublinie, jak i centrala, nie da się skorumpować jego ekscelencji, mimo niewątpliwie dużych wpływów, jakie tu w tej chwili udowadnia, nie tylko w Gazecie Wyborczej, ale w ogóle ma ekscelencja festiwal medialny. Ostatnio, nawet w pierwszym programie Polskiego Radia, przemawiał, co jeszcze raz zresztą potwierdziło moje spostrzeżenie, że temp głosu ekscelencja ma bardzo podobny do głosu pani Ireny Kwiatkowskiej, co tylko dostarcza, powiększa atrakcyjność jego publicznych wystąpień oczywiście. Proszę Państwa, jeżeli ta inicjatywa Ligi Polskich Rodzin rzeczywiście zostanie przeforsowana w Sejmie bez takich poprawek, które wypaczą jej sens pierwotny, no to jeszcze w tym roku możemy się spodziewać całkowitej, a w każdym razie daleko idącej przebudowy nie tylko sceny politycznej, ale weryfikacji różnych legend i, że tak powiem, poprzestawiania rozmaitych takich podstawionych panteonów, którymi byliśmy, że tak powiem, epatowani przez ostatnie 15 lat. Te fałszywe legendy niewątpliwie nie ostaną się w konfrontacji z ujawnieniem archiwów Służby Bezpieczeństwa i tu zaprzeczanie takie ordynarne, zaprzeczanie tak zwane iście w zaparte niczego już nie zmieni, ponieważ nie da się tych legend po prostu obronić. To zapewne miał na myśli ekscelencja, kiedy 4 września ubiegłego roku napisał w Rzeczypospolitej taki zagadkowy artykuł pod tytułem Solidarność czy naszość,
w którym zapowiadał, że pojawią się takie interpretacje. Otóż właśnie się pojawiły i nie tylko interpretacje, ale pojawią się wkrótce zapewne dowody, które podważą, że tak powiem, mit okrągłego stołu, a tym samym podważą stabilność prawdziwej Konstytucji III Rzeczypospolitej, która być może w rezultacie odejdzie wreszcie do przeszłości.